Cześć wszystkim, ja jestem Resenzio i dzisiaj zrecenzuję sobie Amino, kuchnia polska, rosół z włoszczyzną, miatką pietruszki, wyprodukowano w Polsce, czyli prosty produkt, czyli polski produkt, że tak to powiem. Zupkę oczywiście już chyba kilkadziesiąt razy zjadłem. Jak producent sam zapewnia, jest bez konserwatów oraz barwników. Oczywiście pragnę zaznaczyć, że ten materiał nie jest sponsorowany. Jak to zupka, w tej zupce mamy makaron oraz przyprawy. Mamy też krótką instrukcję, jak należy zrobić taką zupkę. Zupkę naprawdę możemy zrobić od 3 do 5 minut w dosyć szybkim czasie. Zobaczmy skład, bo to jest najważniejsze. Jest tutaj coś takiego jak skrobia modyfikowana, czyli już tutaj mamy jakby pierwszy taki znak zapytania. Seler może zawierać gluten. No są tutaj, można byłoby powiedzieć, jakieś chemie i tak dalej, no bo rzeczywiście widać. Ale jak ktoś je, to raz nie zawsze. Poza tym zupka ta mi przypadła, jest najlepsza chyba w smaku, bo już różne jadłem, jakieś wifony i jakieś inne, kurineo, jakieś tam też tutaj japońskie i myślę, że warto właśnie zjeść taką zupkę, aczkolwiek to jest jakby no zapychać na chwilę. Jeżeli chcemy coś zjeść, no to lepiej zjedzmy coś wartościowego, coś treściowego, żeby nam starczyło na cały dzień. Tak to na takiego faceta jak ja, no to taką zupkę bym musiał zjeść chyba z 4 razy, żeby mógł się najeść, aczkolwiek też po takiej zupce byłem głodny. Jeżeli chodzi o minusy tej zupki, no to w przypadku facetów, no to trzeba byłoby zjeść i z 4 te zupki, a może z 10 takich zupek. Minusy też takie, to właśnie ten skład, który czytaliśmy, stoi pod znakiem zapytania. Z plusów to smak, szybkość przyrządzenia oraz taka na jakby przyciągająca chęć zjedzenia chińskiej zupki, bo jakby nie patrzeć, są to chińskie zupki, tylko w polskim wydaniu. Czy polecam Amino? Polecam Amino. Można zjeść spokojnie. A tak to mogę serdecznie polecić. Jeżeli podoba Wam się materiał, napiszcie coś w komentarzu, zostawcie kciuka do góry oraz zasubskrybujcie kanał po więcej recenzji. Ja tymczasem znikam. Trzymajcie się, cześć!